Hej, witam wszystkich. Dzisiaj jest 13 kwietnia. Jestem na pasiece i poszerzam rodzinki o dużą miodnię. Przenoszę czerw do góry. W sumie robię to, co powinienem zazwyczaj robić majówkę, czyli jakieś 3 tygodnie później. Mamy teraz 2 dni pogody, właśnie w weekend. Fajnie, że wypadło. No i później idzie ochłodzenie, więc... I to ochłodzenie takie, że mogą być przymrozki, temperatura w dzień około 10 stopni, 10-12, no zobaczymy, od środy już ma być takie ochłodzenie, niedziela jeszcze ma być ładna, później poniedziałek już 14, no i od środy ma być takie ochłodzenie, że mają być nawet tam przymrozki straszą do minus 3, co by bardzo było złe, jeśli chodzi o rośliny. Pszczoły raczej sobie powinny dać radę, bo już siła jest bardzo, jest naprawdę bardzo ładna. Wydaje mi się, że wcześniej w maju takich silnych rodzin nie było, bo zazwyczaj poszerzałem majówkę. Te, które były te silne, no to były na 2,5. A te, co nie zagospodarowały tej połówki, no to zostawały na 2 korpusach. I dzisiaj jak poszerzałem, no to dzisiaj jak przenosiłem, co ja dzisiaj robiłem, po prostu przenosiłem 4 ramki zazwyczaj w 99%. Może chyba 2 rodziny tylko po 3 ramki, w większości to były 4 ramki czerwiu krytego, idą do góry, na dół idą 3 ramki węzy i jedna suszu takiego dziewiczego, żeby matka od razu mogła wejść, susz idzie w środek gniazda, węza po bokach. No i chyba tylko 2 rodzinki zostawiłem na 2 korpusach, czyli zabrałem tą połówkę, która była wcześniej, bo one ją słabo zagospodarowały, wytrząsnąłem pszczoły, zostawiłem, już nie chciałem ich aż tak bardzo poszerzać, bo i tak to by było za dużo dla nich. Mimo tego, że czerwiu tam jest w sumie podobnie jak w pozostałych rodzinach. Wydaje mi się, że przyczyną jest tylko to, że jeszcze się ten czerw był trochę później, jeszcze się nie wygryzło tyle. Te najsilniejsze rodziny już praktycznie zaczynają sklepić tą górną nadstawkę. Czerw jest no praktycznie na całym gnieździe, no jest tylko pyłek, przeplata czerw i w gnieździe jest no ten 8-9 ramek, nawet niektóre zasklepiły tą, znaczy zaczęły zaczerwiać 10 ramkę, no ale tam kwestia jest no, brak miejsca, żeby, bo zazwyczaj ten skrajna ramka to była jakaś pokarmowa i za dużo miejsca tam nie ma. Jeden jest nawet na 3 korpusach. No ale tutaj one zimowały na 2 dużych korpusach i one praktycznie tą górną, pełną nadstawkę fajnie zalały. Bo tutaj zamieniłem korpusy, jak robiłem te przeglądy, bo na górze był, ten dolny był pusty, na górze był wtedy czerw, więc teraz zamieniłem, jak tydzień temu chyba, czy 2 tygodnie temu byłem, zamieniłem je miejscami i w górnym ładnie nanosiły miodu. A w dolny jest cały czerwiu, więc dodałem kolejny korpus, no bo jest tam bardzo dużo czerwiu krytego, jak to się wygryzie, no to nie będą miały gdzie się pomieścić. No i co, jadę jeszcze na kolejną pasiekę, więc dam taki krótki vlog, żebym miał później na kanale ten wyjątkowy rok zarejestrowany, miejmy nadzieję, albo zobaczymy, może tak się już utrzyma, że będziemy mieli tak szybko sezon. Dobra, na razie nagram coś jeszcze na kolejnej pasiece. No i koniec na dzisiaj. Nowe pasieczysko, również poszerzone. Dzisiaj dowiozłem tutaj jeszcze 9 rodzinek, w sumie jest tutaj 15. Tutaj akurat pszczoły będą miały akacje. Tu jest dosyć taki lasek jest. Tutaj kilka arów, ale takie kępy, akacji większej i mniejszej jest kilka, więc liczę tutaj, że będzie jakiś miód akacjowy. No i wzdłuż tutaj głównej drogi rosną lipy, jakieś, wydaje mi się, 300-400 metrów w linii prostej, więc może coś będą miały później. Zobaczymy, jak tam z rzepakiem, ale nie objechałem jeszcze dookoła całej tutaj okolicy, więc, ale pewnie gdzieś tam sobie znajdą. Sytuacja wygląda podobnie jak na naszej jedynce.
czyli tam, gdzie początek filmu będzie. Rodzinki są bardzo fajne, jeśli tu akurat nastrojów rojowych żadnych nie było, miseczek zaczerwionych nie było. Czerw jest właśnie gdzieś tak około 8 ramek. W większości rodzin, chyba dwie tylko przeniosłem po 3 ramki czerwiu. W większości rodzin to były 4 ramki czerwiu do góry i 3 węzy do gniazda plus 1 odbudowany susz w środek, żeby matka mogła od razu podjąć tam czerwienie. Co tam więcej? No zobaczymy, jakie będzie to ochłodzenie. Jutro jeszcze planuję w Łowiczu te najsilniejsze poszerzyć. Część rodzin tutaj stała już, wydaje mi się, jakieś 3 tygodnie. Od 3 tygodni. Dosyć wcześnie tutaj kilka rodzinek przywiozłem. No i powiem, że dosyć ładnie przyniosły całą nadstawkę miodu. Więc tutaj jakieś tam też wzdłuż drogi rosną klony. Mi się wydaje, że klony plus jeszcze wierzby. No jak przejeżdżałem tutaj wcześniej, jak szukałem tej lokalizacji, no to pierwsze co patrzę, no to czy nie ma jakichś pszczelarzy w okolicy. No i nic nie znalazłem. Też tutaj u właścicieli, u których mamy postawione te ule, to również nie znają żadnego pszczelarza w okolicy, więc wydaje się, że miejsce będzie w porządku. No, zobaczymy, jak to się, jak się ta miejscówka sprawdzi. Na razie pszczoły są, mi się wydaje, że w bardzo dobrej kondycji, tak jakby to był właśnie maj, więc teraz tylko pogody i no i żeby mogły, miały możliwości zebrania tego miodu. O, tu jeszcze daszek muszę poprawić. Nie zamknięty. O, wszędzie pozostawiałem otwarte korki, te górne wentylacyjne, żeby trut nie mogły wyjść, bo ramek pracy jeszcze nie zakładałem. No jeszcze się nie wyrobiłem z tym, bo teraz też mógłbym ramkę pracy wkładać. Ale postaram się ją za tydzień, jak zagospodaruję wszystko, wycofać jedną ramkę i włożyć ramkę pracy w gniazdo. Ja ramki pracy nie wycinam, tylko nie chcę, żeby mi deformowały plastrów. Czerwiu trutowego już troszeczkę jest. W niektórych rodzinach więcej, w niektórych jeszcze nie ma wcale. W zależności pewnie od wieku matki i od linii, ale generalnie wydaje mi się, że siła rodzin jest już gotowa do pożytku towarowego. Więc teraz tylko ładna pogoda, bo w sumie rzepaki już kwitną tutaj w okolicy. Nie nagrałem nic po drodze, no bo nie było czasu. Już jest późno, już chyba za 27 czy 8? 7 chyba. Zaraz, która jest godzina? Tak, za 15:07, więc ledwo się wyrobiłem. Już teraz pszczoły nie latają i na pewno w humorze nie są. Pewnie przewidują już te ochłodzenie, bo od środy ma być już 10 stopni. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam, cześć.